Cześć. Dzisiaj będzie z kuchni, bo dzisiaj będzie o jedzeniu. Zapraszam. Więc tak, idzie majówka, zbliża nam się tydzień majowy. No a to oznacza masę różnych wyzwań, zagrożeń czy jakichś innych sytuacji dla trzeźwiającej osoby. Pamiętam mój pierwszy grill, to były jakieś 3 miesiące mojej abstynencji, mniej więcej. I powiem Ci, że faktycznie wszystko fajnie się udało i ogólnie wszystko się dobrze skończyło. Natomiast powiem tak, bo to był grill z moją rodziną i oczywiście alkoholu nie było na tym grillu. Bardzo duże, wiesz, uszanowanie dla mojej rodziny za to. I powiem Ci w ten sposób, że niby wszystko, wiesz, było ok, niby wszystko było dobrze, ale kurde, czegoś brakowało. No właśnie. Jakie są najlepsze składniki grilla? No wiadomo, musi być kiełbacha, ewentualnie jakaś karkuwa. Wiesz, jakieś pieczywo, ketchup, musztarda, inne sosy jakieś, sałatka, surówka, no wiesz, jest tego trochę. I no cóż, właśnie, wiadomo, wiesz, często, czy prawie zawsze na grillu jest alkohol jakiś, nie? I żeby, wiesz, żeby nie było, ja nie jestem absolutnie wrogiem alkoholu, ja nie jestem wrogiem picia, ja nie jestem wrogiem tego, że właśnie ten alkohol jest na grillu, no spokojnie, wszystko dla ludzi. Wiesz, no ja nie umiałem pić. No i to mnie odróżnia od przeciętnego, powiedzmy, człowieka, od przeciętnego Polaka. I w sytuacjach, kiedy ja jestem na grillu, no to nie, no to staram się, wiesz, unikać z takich sytuacji, gdzie jest alkohol. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, na początku zdecydowanie inaczej też to wyglądało. Więc nawet może być sytuacja, że tego alkoholu nie ma, to jednak powiem Ci, że same sytuacje, w których bardzo często piłeś, a o tym mówiłem już w Jak przestać pić, są bardzo silnym wyzwalaczem. I teraz chodzi o to, że możesz się właśnie czuć tak, jak ja się czułem, że niby wszystko jest ok, ale czegoś brakuje. Możesz gdzieś to później odchorować. No niestety na większości, wiesz, sytuacja, gdzie jest grill, no jest też ten alkohol. I to już jest, wiesz, bardzo, bardzo silny wyzwalacz. Widok alkoholu, zapach alkoholu, wiesz, widok ludzi, którzy piją. No, takie rzeczy już można odchorować, nie? Zwłaszcza na początku drogi. Później, jeżeli, wiesz, no masz pogodę w serduchu i dobrą kondycję, powiedzmy, duchową, umysłową, no to spoko. To jest też inaczej. Nie znaczy to, że będziesz, wiesz, kuloodporny, ale jest inaczej. Jednak na początku drogi staraj się naprawdę unikać takich, wiesz, sytuacji. Więc co można zrobić, kiedy wiesz, zbliża się ten tydzień majowy? Wiesz, dużo zależy od sytuacji też, w jakiej się znajdujesz. Jeżeli masz, wiesz, sąsiadów, którzy lubią robić festyn co tydzień, ja na szczęście mam naprawdę wspaniałych sąsiadów i nie mam takiego problemu, ale wiem, że bywa inaczej. Jeżeli masz po prostu coś takiego i będzie cię zwyczajnie, wiesz, nakręcał widok zza płota, nie? Zapach kiełbachy, który będzie ci się gdzieś kojarzył też z piciem, śmiechy, chichy, hachy i tak dalej, wiesz, no to może nakręcić. Mam kilku znajomych, których taka sytuacja dość mocno nakręciła. Nie zapili, ale odchorowali bardzo. Jeżeli wiesz, że takie coś będzie, możesz sobie czas inaczej zaplanować. Posłuchaj, możesz jechać nad morze. Nad jezioro średnio polecam, gdyż nad jeziorem, jak wiadomo, jest miejsca mniej. I wiesz, po prostu więcej ludzi, no zwyczajnie chla i wiesz, no i tyle. Będziesz łaził, wiesz, no jak na polu minowym. Trochę kiepski pomysł nad jezioro. Nad morze tak, bo wiesz, nad morzem jest większa przestrzeń, więcej miejsca, większe przemieszanie wśród ludzi. Mnie się tak pije, tak mi się wydaje. Nad morzem, ja jeżdżę nad morze ogólnie od lat. Bardzo często jeździmy. Znaczy ostatnio słabo, ale to ze względu na sytuację niemowląt w domu, ale spokojnie, wszystko wróci do normy. Słuchaj, możesz iść do kina, możesz odwiedzić, zwiedzić jakieś miejsce. Na pewno w twojej miejscowości czy gdzieś w okolicznym mieście większym na 100% są jakieś, wiesz, atrakcje.
Ja wczoraj na przykład byłem na parku linowym. No, rewelacyjny, słuchaj, czas. Naprawdę super, polecam. Masa rzeczy na pewno jest wokół komina, przysłowiowo, które mógłbyś odwiedzić, zobaczyć, wiesz, i się pobawić. Także nie musisz siedzieć w domu i patrzeć, jak ktoś, wiesz, za płotem sobie grilla ciśnie i wiesz, nakręcać się tym, że wiesz, no ty nie, wiesz, bo jeszcze wtedy takie myśli mogą się pojawić, bo ja nie mogę, idę pościsk. No ja nie miałem czegoś takiego akurat, ale wiem, że takie coś się pojawia, nie? Także spoko. Przede wszystkim dużo zależy od tego, żebyś zaakceptował własną chorobę i fakt, że nie pijesz, to mówię, 90% po prostu twoich problemów odejdzie. Więc zaplanuj sobie inaczej czas. W tym okresie takim, wiesz, majowym, żebyś po prostu nie siedział w domu, się nie nakręcał. Jeżeli jesteś sam, nie masz rodziny, to tym bardziej, nie? Jeżeli masz rodzinę, to w tej chwili jest ona dla ciebie najważniejsza i staraj się gdzieś właśnie odbudować relacje. A odbudować relacje możesz właśnie w ten sposób, że gdzieś ich zabierzesz. No, zwyczajnie, okej? Okay? To nie musi być daleko, wszystko, wiesz, pod wzgląd własnych, powiedzmy, możliwości, wiesz, finansowo, zdrowotno, jakieś tam, okej? Okay? Nic na siłę, ale po prostu zaplanuj inaczej czas. Jest masa różnych, wiesz, ciekawostek. Nie, no możesz też gdzieś sobie, wiesz, samemu w ogrodzie się czymś zająć, a zwyczajnie, wiesz, jeżeli się będzie atmosfera zagęszczała gdzieś na zewnątrz, to wracasz do domu i robicie sobie wieczór kinowy, gry planszowe, czy słuchaj, grilla sobie zrób na obiad. No, słuchaj, nie jesteś od macochy, nie? Wiesz. I pewnie możesz sobie jak najbardziej grilla zrobić, ale może zamiast, wiesz, właśnie w jakąś wieczorną sytuację wchodzić, która gdzieś w ogóle będzie ci się kojarzyła z alkoholem, czy sąsiedzi będą, a może będzie tak, że sąsiedzi będą cię wołali, a chodź na piwo, tu kierownik, nie, pogadamy, bajera do płota, wiesz. No to są niebezpieczne sytuacje, jeżeli trudno, jeżeli nie radzisz sobie z odmawianiem, wiesz. Ja za chwilę na ten temat odmawiania wejdę, zresztą ja o tym już mówiłem. Ale zrób sobie tego grilla na obiad. Zwyczajnie, zróbcie sobie obiad w postaci kiełbachy z grilla i tyle, nie? Czy tam czegoś innego. Więc jak żyć obok alkoholu? No właśnie, słuchaj, w samej Polsce jest, Boże, w samej Bydgoszczy jest tyle sklepów monopolowych, co w całej Norwegii. No właśnie, tak, ja wiem, zaraz ktoś powie, Norwegia to nie jest dobre porównanie, gdyż w Norwegii jest więcej łosi niż ludzi. No może i tak, ale wiesz, no nie o to chodzi. Ja mieszkałem pierwsze 1,5 roku mojej abstynencji nad sklepem monopolowym i pracowałem przez pierwsze 2,5 roku gdzieś koło 3 na budowie. Znaczy na budowie więcej pracowałem, ale to był taki okres, gdzie bez przerwy pracowałem na budowach. To powiem ci, no na budowach jak wiadomo sami abstynenci, nie? Więc dlatego słuchaj. Jak żyć obok alkoholu? No nie unikniesz go. Nie unikniesz, bo jest po prostu, wiesz, no wszędzie go można kupić i tak dalej, nie? Więc przede wszystkim cała sztuczka polega na tym, żebyś żył normalnie. Żebyś żył normalnie, tak jak żyłeś do tej pory, wiesz, bez jakichś takich, wiesz, Boże, ścisków i nakręceń, nie mogę pić, nie mogę pić, nie mogę pić, bo zapijesz. Pierwszy nie powtarzaj sobie, nie mogę pić, a nie chcę pić. Zacznijmy od tego. Bo wiesz, taki tu pościsk to do niczego dobrego nie doprowadzi. Zresztą zrobię odcinek o tym, ile możesz, ile nie możesz, bo to jest też bardzo ważne. I posłuchaj mnie, żyj tak jak żyłeś, z wyłączeniem sytuacji alkoholowych. Czyli po prostu nie łazisz, nie chlasz. Ja nie będę tego powtarzał, to było wszystko w zaleceniach, tak? W Jak przestać pić serii, zalecenia, jedna, druga część sobie obejrzysz, jeżeli nie oglądałeś. I tyle, tak? Także wiesz. Po prostu przede wszystkim żyj normalnie, oddychaj normalnie, funkcjonuj, działaj normalnie i bądź ostrożny. Wiesz, nie chodzi o to, że wiesz, teraz masz alkoholu unikać za wszelką cenę, bo stworzysz sobie w pewnym rodzaju kopułę, klosz, takie sztuczne warunki, parasol, czy jak zwał, tak zwał. I w momencie, kiedy wiesz, zetkniesz się z alkoholem, a zetkniesz się prędzej czy później, sytuacja ta cię przytłoczy, obali i tyle. No nic dobrego z tego nie wyjdzie, jasne? Z drugiej strony też nie kozacz. Nie kozacz, bo alkohol, wiesz, alkohol to silny wróg i wiesz, tak, alkohol silny wróg, lej go w mordę. No nie, to nie tak. Wiesz, alkohol jest zbyt silny i sam sobie wiesz, że sam sobie z alkoholem nie radzisz, więc nie siłuj się, nie kozacz. Szanuj. Z filmu Rocky
Wiem, była taka scena fajna, gdzie bokserzy, którzy przygotowywali się do walki, obserwowali swojego przeciwnika. Wiesz, z wideo oglądali go w telewizji, wiesz, jak walczy, jakie chwyty stosuje, jakie uniki, kiedy, wiesz, uderza, gdzie się odkrywa i tak dalej, i tak dalej. Poznawali swojego wroga. I ty masz zrobić to samo. Ty w tej chwili potrzebujesz wiedzy i potrzebujesz jak najbardziej poznać swojego wroga, czyli jak działa alkohol w twoim życiu, jak działał kiedyś, jak działa teraz, kiedy, wiesz, wywołuje w tobie różne jakieś sytuacje, napięcia, to do dzienniczka głodu alkoholowego cię zapraszam, też są filmy na ten temat. I po prostu poznawaj. Poznawaj wroga, szanuj go, wówczas wygrasz. Bo wiesz, nie wygrasz z nim uciekając w kółko przed nim, nie, bo będzie i tak cię gonił, i tak cię dogoni. I nie wygrasz z nim, jeżeli będziesz się pchał po prostu w każde możliwe sytuacje gdzieś związane z alkoholem, żeby udowodnić sobie swoją siłę. No nie, udowodniałeś tą siłę w ostatnich latach, podejrzewam. I wiesz, jak to się skończyło, ok? Tak więc tak to wygląda. Odwieczne pytanie, chodzić czy nie chodzić na imprezy? Posłuchaj, jeżeli nie ma wyraźnego powodu, żeby iść na imprezę, to nie idź. Zwyczajnie nie idź, bo po co? Po co masz iść, po co masz się wkurzać, wiesz, nakręcać i chorować? Jednak, wiesz, są sytuacje, gdzie wypada być na imprezie, na przykład na weselu córki. Wówczas lepiej iść. Mamy jeszcze też w naszej kulturze poltrament i fajną historię słyszałem pewnego mężczyzny, który opowiadał, jak było u niego. To właśnie cały poltrament, który, no wiadomo, jak wyglądają poltrabenty, no to ogólnie jest rzeźnia przed weselem, spędził w miejscu, gdzie była sala przygotowywana na kolejny dzień, czyli na dzień wesela. I wiesz, tam po prostu pilnował wszystkiego, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, nie? Miał robotę, miał zajęcia i spędził czas poza, powiedzmy, sytuacjami, no, dość niebezpiecznymi, bo poltrament, no to wiadomo. Wesele już spędził dobrze i wiesz, fajnie to się odbyło. Dobry pomysł też był z poltrabentem. Nie wykluczył się całkowicie z tego wszystkiego, ale jednak nie był właśnie bezpośrednio związany, wiesz, z piciem w poltrabencie, którego jest, no, co niemiara. Więc tak, jeżeli chodzi o sytuację, gdzie jednak powinieneś iść na jakąś imprezę, no właśnie, na przykład wesele córki czy coś innego poważnego, gdzie jest alkohol, posłuchaj, zorganizuj sobie czas, wiesz, przed zorganizuj sobie czas po weselu, po takiej imprezie, przynajmniej z tydzień jakieś meetingi sobie poustawiaj, żebyś na te meetingi zwyczajnie poszedł i pogadał sobie. Koniecznie się obserwuj pod kątem właśnie dzienniczka głodu alkoholowego. Weź sobie od 2-3 osób numery telefonów na dzień właśnie tej imprezy i dzwoń do nich, nawet kontrolnie co 2 godziny, co 3 godziny. Wiesz, co słychać, jak się czujesz i tak dalej. Wiesz, żeby po prostu na bieżąco gdzieś się z kimś odgadać. Jeżeli będziesz widział, że atmosfera naprawdę zaczyna się zagęszczać na imprezie, no to zwyczajnie opuszczasz salę i tyle. No nikt nie będzie, wiesz, specjalnie się złościł, a jeżeli ktoś się będzie złościł, no to jego problem, nie twój, jasne? Trudno. Wiesz, bądź egoistą w takim sensie, no wiesz, sorry, ale przez ostatnie ileś lat bardzo często myślałeś wyłącznie o sobie, no to się nikomu krzywda nie stanie, jeżeli znowu czasami raz na jakiś czas pomyślisz o sobie. Luz, tak? Ty jesteś potrzebny rodzinie i bliskim trzeźwy, a nie za chwilę znowu pijany, jasne? Więc staraj się, koniecznie. Jeżeli już jesteś też na tej imprezie, wypijaj swoje soki do końca. Bo widzisz, chodzi o to, że weźmiesz kilka łyków, pójdziesz potańczyć, masz taki kubek, nie? Wracasz za chwilę i wiesz, i co się dzieje, nie? I dupa, i wiesz, możesz wypić czyś inny kubek przez pomyłkę zwyczajnie, ja o tym już wspominałem w którymś z filmów, i nie wiadomo, czy co ci przyjdzie do głowy, wiesz, czy sobie nie pomyślisz, a nie piję, zapiłem i tak już teraz, przerwana abstynencja, w dupie, zaczynam od jutra. Wszyscy wiemy, jak alkoholik zaczyna trzeźwieć od jutra. No właśnie. Wypijaj soki do końca, bo może być niebezpiecznie. A jeżeli chodzi o zabawę, o tańczenie, to spokojnie też idzie się bawić bez alkoholu. Idzie się wspaniale bawić bez alkoholu. Ja chyba o tym mówiłem, na pewno o tym pisałem. Mój pierwszy taniec, taka impreza była też, nie wiem, po iluś, ale już dość długo, długo miałem abstynencję. Na pewno z rok więcej, ze 2 lata może. Żeśmy poszli na imprezę i też, słuchaj, sytuacja taka była, że
rano się tego, na Boże, że się pozbieraliśmy już na tą imprezę, fajnie wszystko, siedzimy przy stole z żoną, wiesz, orkiestra gra, naprawdę bardzo fajnie grali i po dwóch, trzech piosenkach wszyscy już zaczęli się bawić, żona na mnie patrzy, kurde, no dobra, trzeba ruszyć, no jesteś facet czy nie, poprosił do tańca. Poprosiłem ją do tańca, słuchaj, i przez pierwsze trzy piosenki, dwie, to po prostu powinienem płacić podatek od nieruchomości. 100 kilogramów drewna. Masakra. Ale w pewnym momencie, wiesz, bo w głowie oczywiście mi ten, nie, komentarz sportowy leciał, nie? Jaka żenada, ty łajza, nic nie potrafisz, ale się ruszasz, weź w ogóle, idź stąd, wszyscy się śmieją z ciebie, każdy na ciebie patrzy, nie? I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, moje ego myśli, że ja zawsze jestem w centrum świata i no, również na takiej imprezie wszyscy na mnie patrzą, a nikt nie jest zajęty sobą. No cóż, tak działa wewnętrzny krytyk, doradca sportowy, który szumi między uszami. Posłuchaj, po jakimś czasie puściło to we mnie wszystko i po prostu genialnie żeśmy się bawili. Wiele razy żeśmy byli na imprezach. Bywało, że bywało też już kilka razy, że byłem na imprezie, no, gdzie było sporo alkoholu. No i tutaj naprawdę genialne uczucie, kiedy idziemy się bawić z żoną o 20, o 21 bez problemu na salę i tańczymy w ogóle i super niesamowicie jest. A większość imprezowiczów wchodzi na parkiet w momencie, kiedy już ma, wiesz, w dupie nieźle wyżarte, po 22, nie? I nie, no, nie ma o czym gadać w ogóle, wiesz, bo wiesz, co żarłeś i jakie jedzenie, jak smakowało i wiesz, co grali, jakie piosenki, wiesz, i w ogóle, no, genialne są właśnie imprezy. Ja uważałem, że imprezy nie są dla mnie, ale to chodziło o to, że ja się bałem i wstydziłem tańczyć, o nic innego. Dobra, więc tak, jeżeli naprawdę musisz iść na imprezę, staraj się trzymać tych zasad. Jeżeli nie musisz, nie idź. No i też dużo zależy od twojej obecnej kondycji właśnie duchowo-umysłowej. Przepraszam, jeżeli czujesz się dobrze, no to spoko, nie? A jeżeli tak średnio, no to nie, odpuść sobie. Twoje zdrowie, twoje trzeźwienie jest najważniejsze. Koniec, kropa. Żeby nie było. Jeszcze na koniec powiem ci króciutko o syndromie zbawiciela. Syndrom zbawiciela to jest takie coś. Kiedy przestajesz pić, nie pijesz kilka miesięcy, pojawia się w tobie zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe to jest, wiesz, nie wiem w jakiej branży pracujesz, ale załóżmy w budownictwie, no to każdy dom, czy ktoś, kto robi, czy wykończenia, wiesz, oglądasz, spoglądasz i lukasz sobie, nie? Jeżeli jesteś mechanikiem samochodowym, czy handlarzem, to każde auto też, wiesz, oceniasz, jak chodzi, jak wygląda, gdzie tam silnik klepie i tak dalej, i tak dalej. To jest zboczenie zawodowe. I w momencie, kiedy przestajesz pić, pojawia ci się zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe w niepiciu to jest właśnie to, że nagle zaczynasz dostrzegać fakt, że ludzie no, mało nie piją. No, bo tak jest. I może ci się pojawić takie coś, że będziesz, wiesz, starał się łazić i nawracać, bo kiedy połkniesz bakcyla i uda ci się, jest fajnie, jest dobrze, nie pije. I to jest naprawdę, wiesz, ku paradoksu, jeżeli nie pijesz i trzeźwiejesz kilka miesięcy, to doskonale wiesz, o czym mówię. Przecież to jest nie do opisania, jakie to jest szczęście. I chcesz się tym szczęściem dzielić i to nie jest złe, to jest naprawdę dobra intencja. Problem polega na tym, że musimy pamiętać, jak my żeśmy reagowali na gadki typu pij mniej, nie pijesz, nie powinieneś tyle pić, bo wiesz, w ogóle skończysz w czarnej dupie i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. Absolutnie. Odepchniesz tylko ludzi. Żyj tak, by inni pytali ciebie, co zrobiłeś. Ja sam mam sobie coś takiego, że miałem to bardzo mocno i bardzo mocno starałem się ludzi nawracać. Nie tylko może tyle z drogi picia, a po prostu ludzie, którzy nie są uzależnieni, ale też po prostu gdzieś tam żyją jak żyją. No i wiesz, kurczę, no, wiesz, że można żyć inaczej, że można być naprawdę szczęśliwym i ułożyć sobie niesamowicie życie. Chcesz pomóc się podzielić? Tylko wiesz, kiedy mówisz ludziom, co mają robić, odpychasz ich. Staraj się tego nie robić, staraj się tego unikać, ok? Jeżeli tak by sami ciebie pytali, wiesz jak? Jak nie? A co ty, nie pijesz? Co się stało? Nie? No nie piję, słuchaj, kurde, za dużo piłem i wziąłem się trochę za siebie i tyle, ale teraz to takie niesamowite życie prowadzę, relacje się, wiesz, w domu odbudowały. I wiesz, szef w robocie docenił i wszystko no na plus, nie? Masz dzienniczek, Boże, masz listę zysków i strat, mam nadzieję, że prowadzisz to.
Spójrz sobie to, możesz o tym opowiedzieć. Wiesz, co straciłeś, kiedy piłeś, co zyskałeś, kiedy przestałeś pić. Nie wszystko i nie każdemu, w miarę wiesz, w miarę sytuacji, tak? Takie mini świadectwa działają najlepiej niż wiesz, jakieś takie nawracanie na siłę. Nie. Krucjat żadnych nie prowadź, proszę. Dobra, będę kończył. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Nagrywam to wideo drugi raz, bo pierwszy raz nagrałem, wczoraj rano nagrywałem i taka szmira mi wyszła, że po prostu masakra. Mówię, dobra, poprawki trzeba zrobić, nie będę takiej chały pchał wam na YouTube. Mam nadzieję, że teraz wyszło lepiej. Jeżeli w ogóle ta seria się podoba, pierwszy roczek, czyli wiesz, jak żyć, jak działać w pierwszym roku abstynencji, już po tych takich pierwszych filmach z serii Jak przestać pić, dajcie łapy w górę, subskrybuj kanał, żeby nie ominąć kolejnego odcinka, który będzie w czwartek, a będzie fajnie, zobaczę, zapraszam. I tyle, udostępniaj materiały, bo wiesz, moim celem jest dotarcie do jak największej liczby osób, bo wiesz, każda duszyczka uratowana jest na wagę złota i po prostu, tak. Dobra, dzięki bardzo, miłego tygodnia, bawcie się dobrze, bo mamy naprawdę fajną pogodę. Pozdrawiam, cześć.